Witajcie drodzy słuchacze, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Soul Voice. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o języku, ponieważ uznałam, że jest to coś niesamowitego, ponieważ każdy język może powiedzieć nam o naszym zdrowiu, jeśli oczywiście będziemy wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. I właśnie postanowiłam opowiedzieć Wam o detalach różnego rodzaju tajemnic, które skrywają właśnie nasze języki. Wygląd bowiem języka zdradza, kochani, Wasz stan zdrowia. O ile w medycynie klasycznej oczywiście rozpoznawanie chorób na podstawie wyglądu języka nie jest powszechne, to słuchajcie, w medycynie chińskiej wygląd języka jest, kochani, podstawą diagnozowania wielu schorzeń. I to jest, słuchajcie, niesamowite i strasznie mnie zaintrygowało, więc poczytałam trochę na ten temat i swoją wiedzą chętnie się z Wami podzielę. Mam nadzieję, że kogoś ten temat zainteresuje. Warto więc obejrzeć, moi drodzy, Wasze języki, najlepiej oczywiście z rana, jak wstajecie, przed jedzeniem, myciem zębów i etc. W dziennym, tak zwanym świetle. No cóż, jakie choroby można wyczytać z języka? Jak myślicie? Oj, powiem Wam, że naprawdę dużo i sama jestem zdziwiona, co ja takiego będę Wam dzisiaj opowiadać. No cóż, może tak. Język tak jakby okiem lekarza. A generalnie rzecz biorąc, jeszcze może dodam, że język to w ogóle, jak na pewno wiecie, silny i czuły tak zwany mięsień, umożliwiający oczywiście nam wszystkim mówienie, przełykanie oraz oczywiście delektowanie się jedzeniem i piciem. No cóż, a wygląd języka może dużo, kochani, naprawdę powiedzieć o Waszym stanie zdrowia, czy też Waszych członków rodziny. Gdy jest na przykład różowy, sprężysty, wilgotny, świadczy, kochani, o dobrym zdrowiu. Ale gdy na przykład zaczynamy chorować, jego wygląd zmienia się diametralnie. No cóż, czerwone na przykład plamki, tak oczywiście na razie w skrócie, zaczerwienienia na przykład koniuszka języka mogą, słuchajcie, świadczyć o na przykład niedoborach witaminy z grupy B. Czy ktoś o tym słyszał? Bo ja wcześniej nie. Natomiast powiem Wam jeszcze, że tak zwany intensywny zaczerwieniony język może oczywiście również oznaczać problemy z pęcherzykiem żółciowym. Co Wy na to? A na przykład bladoszary może mówić, kochani, o braku żelaza w Waszym organizmie i, uwaga, nawet początkach anemii. Z kolei dodam jeszcze, sinawy, taki mają przeważnie osoby z zaburzeniami krążenia, może świadczyć o niedotlenieniu Waszego organizmu. Kurczę, czyż ja nie mam mega wiedzy? No jasne. Teraz już mam, bo przeczytałam o tym dość sporo, bo się zainteresowałam. A na przykład, słuchajcie, suchy język z licznymi takimi drobnymi pęknięciami często jest symptomem na przykład cukrzycy. Więc weźcie to pod uwagę i zróbcie sobie testy. Dodatkowo dodam jeszcze, że taka chropowata powierzchnia Waszego języka z równomiernym, oczywiście dodatkowo białym nalotem występuje często w czasie infekcji bakteryjnych, jak na przykład chociażby zwykła angina. Z kolei taki biały nalot, grudkowaty tak jakby, świadczy o zakażeniu, słuchajcie, drożdżakami. Natomiast taki szarawy, powiedziałabym, nalot i obecność takich pęcherzyków malutkich informuje nas o zapaleniu, kochani, spowodowanym przez wirus opryszczki, co ostatnio jest dość częste. No cóż,
Medycy wykorzystują, moi drodzy, język do rozpoznawania chorób już od ponad 2000 lat. Według, powiedziałabym, tradycji medycyny chińskiej, każdej części ciała odpowiada oczywiście inna część języka. Czubek łączy się z sercem, kochani. Fragment między czubkiem a częścią tak zwaną środkową odpowiada z kolei płucom. Część środkowa języka wiąże się z żołądkiem i śledzioną. Co wy na to? No właśnie, ja też jestem ciekawa strasznie. Cóż ten język powie na przykład o moim zdrowiu? I powiem Wam szczerze, że sprawdziłam i jak na razie to wszystko się zgadza i ma rację bytu. Więc radziłabym się naprawdę zastanowić nad tym, co właśnie usłyszeliście lub co jeszcze ode mnie usłyszycie. Dodam jeszcze z tego, co pamiętam, że na przykład, słuchajcie, części boczne naszego języka odpowiadają na przykład wątrobie i woreczkowi żółciowemu, co jest bardzo ciekawe. A korzeń łączy się natomiast z nerkami, jelitem grubym i zdaje się pęcherzem moczowym. No cóż, na pewno jesteście ciekawi, jak korzystać z języka oczywiście i czy korzystają z tej wiedzy współcześni lekarze. Otóż niektórzy lekarze, tak zwani mądrzejsi, którzy interesują się również medycyną niekonwencjonalną, jak najbardziej tak. Powiem jeszcze, że błękitne i takie, słuchajcie, silnie widoczne na przykład żyły pod językiem, można je wyraźnie na przykład zobaczyć i jeśli zobaczycie, jak podniesiecie język oczywiście do góry. I takie żyły sygnalizują skłonność do żylaków. Czy głębokie na przykład poprzeczne, powiedziałabym, takie szczeliny prowadzą do udaru, czyli tendencje można mieć do udaru, więc trzeba na to uważać, kochani. Udaru mózgu, więc to nie są żarty. Lub na przykład wskazują na przybyty już wcześniej udar. Dodam taką ciekawostkę, że krzywy język lub taki uciekający, nie wiem jak to określić inaczej mówiąc, u dzieci i młodzieży na przykład oznacza skłonność do chronicznego zapalenia ucha środkowego, co jest ciekawe. Często również świadczy o zaburzeniu funkcji mózgowych. Jednolity natomiast taki biały i dość gruby, powiedziałabym, nalot na grzbiecie języka może oznaczać, słuchajcie, różne zaburzenia funkcji Waszej trzustki. Jeśli natomiast pojawi się na tylnej części języka, może wskazywać, słuchajcie, na problemy z jelitem grubym, więc miejcie to na uwadze. Nalot taki ciemny wskazuje z kolei na języku na zaburzenie w przewodzie pokarmowym. Objawia się jednak także przy leczeniu antybiotykami u palaczy również lub też u ludzi z osłabioną tak zwaną odpornością. Niemal nawet dochodzi często do takiej czarnawej barwy. Odciski jeszcze, kochani, zębów też mają znaczenie na Waszym języku. I takie odciski zębów po prawej i po lewej stronie na Waszym języku znaczą zupełnie coś innego. Jeśli na przykład odciski zębów występują głównie po prawej stronie Waszego języka, jak otworzycie buzię i wyciągniecie język oczywiście, żeby to sprawdzić, wskazują, kochani, na zaburzenia funkcjonowania wątroby. Natomiast po lewej Waszej stronie języka mogą to być problemy z trzustką lub na przykład z żołądkiem. Cóż jeszcze? Zaczerwieniony czubek języka, taki no czerwony można powiedzieć, z zaczerwienioną końcówką języka objawia się u człowieka silnie poruszonego tak jakby emocjonalnie, z napięciem takim emocjonalnym lub długotrwałym, lub posiadającym, może tak bym powiedziała, długotrwały stres, więc zwróćcie na to także uwagę, bo wtedy można się zrelaksować i jakoś sobie pomóc. Żółty taki, czy też żółtawy, lub na przykład lekko brązowy nalot na języku jest wtedy, lub taka barwa języka występuje i wskazuje ona, słuchajcie, na
poważniejsze problemy. Może to być na przykład sygnał choroby wątroby lub woreczka żółciowego, więc nie bagatelizujcie różnego rodzaju żółtych nalotów. Błyszczący z kolei taki jasno-czerwonkawy język, ta barwa języka powiedziałabym może oznaczać nowotwór żołądka, słuchajcie, chroniczne zapalenie jelit, wysoką gorączkę lub na przykład niedobory z witaminy grupy B, które oczywiście trzeba jak najszybciej dostarczyć do organizmu, żeby się ich pozbyć. No cóż, jak wszyscy zresztą wiecie, nasz język jest naprawdę wspaniałym narządem zmysłu, który pozwala nam wszystkim docenić różnego rodzaju smaki i jedzenia chociażby, które spożywamy. Cóż jeszcze? No i przede wszystkim jest bardzo ważny, ponieważ pełni funkcję mówienia. Bez języka byłoby znacznie kiepsko. To taki mięsień, a właściwie powiedziałabym zespół mięśni poprzecznie prążkowanych, niezwykle sprawnych, słuchajcie, i można powiedzieć ruchliwych. Zazwyczaj w pełni zdrowia język ma taki różowiutki, delikatny kolor, a pokrywają go takie malutkie brudawki mechaniczne, inaczej mówiąc smakowe. Język prawie, szczerze mówiąc, nie zauważamy na co dzień. I nie zdajemy sobie nawet często sprawy, jaki jest dla nas ważny. Gdy na przykład coś jest nie tak, zwłaszcza gdy na przykład zmieni on swój kolor i stanie się przede wszystkim jeszcze dodatkowo bolesny. Przyczyny zresztą takich, słuchajcie, zmian są rozmaite, a niektóre z nich wskazują na toczący się, powiedziałabym, w organizmie proces chorobotwórczy czy też chorobowy lub stan zapalenia wirusowego na przykład, chociażby. Poważne na przykład schorzenia, które widać na języku, to na przykład rak jamy ustnej albo AIDS, a także, słuchajcie, również niedobory wielu witamin. No cóż, na szczęście jednak większość językowych kłopotów, jeśli można to tak ująć, jest niegroźna i dość łatwo jest się oczywiście z nimi uporać czy też ich pozbyć. Można po prostu zobaczyć w lusterku kolor swojego języka i na podstawie moich opowieści lub przeczytanych książek, które znajdziecie również w internecie, możecie mieć naprawdę super wiedzę na temat stanu waszego zdrowia i sobie pomagać. Problem w ogóle z językiem może być także przyczyną nieświeżego, słuchajcie, oddechu, co się zdarza wielu osobom. I tutaj też oczywiście można zaradzić. I jeszcze może wspomnę tak dokładniej o tym białym języku. Otóż, kochani, biały język, taki biały nalot na języku, przypominam, lub takie białe nawet plamy są, szczerze mówiąc, niepokojące, ponieważ mogą świadczyć o kilku schorzeniach, które wymagają tak zwanej interwencji lekarskiej. Pierwsze z nich to na przykład leukoplakia, czyli, słuchajcie, rogowacenie białe, inaczej mówiąc, które, mówiąc prościej, polega na nadmiernym rozroście się waszych komórek w jamie ustnej i na dłoni śluzowej oraz na waszym języku pojawiają się wtedy takie białe, nieusuwalne plamy. Z czasem oczywiście takie trochę rogowaciejące i wymagają oczywiście leczenia, ponieważ mogą przerodzić się w raka jamy ustnej i to nie są, kochani, żarty. To częsta, powiedziałabym, przypadłość wśród palaczy tytoniu, więc drodzy palacze, miejcie to na uwadze i nie bagatelizujcie różnego rodzaju problemów, a szczególnie waszych języków. Drugim z kolei powodem białego nalotu na języków może być drożdżyca, o czym pokrótce wspomniałam. Tak zwana grzybica dotyka częściej osoby, które mają osłabiony układ odpornościowy, a także przede wszystkim małych dzieci i osoby starsze noszące różnego rodzaju protezy przede wszystkim. I może zdarzyć się też, że po antybiotykoterapii na przykład lub po leczeniu różnymi rodzajami sterydów występuje taki biały nalot. Ten, słuchajcie, biały nalot na języku przypomina taką konsystencję twarożka, no nie wiem jak to określić, oblepia nie tylko język, lecz nawet czasami całą jamę ustną,
No i robi się problem. Powstają pleśniawki na przykład w jamie ustnej, które wywołują właśnie drożdżaki i najczęściej są to właśnie bardzo sławne, powiedziałabym, kandydy, tak zwane kandydy albicanos. Więcej, moi drodzy, dowiecie się w następnym odcinku. Pozdrawiam Was cieplutko i do usłyszenia. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i Was zainteresował oczywiście. Papatki, cześć!